i płyniemy sobie teraz na wyspę Wykrada. O, boksy są, zobaczymy jak to będzie. Cała grupa macha. O, jedziemy całą paszką, także zobaczymy co tam ciekawego jest. Czy coś jest w ogóle ciekawego? Tam płyniemy na tamtą, tak, to tamtą wyspę. Tam płyniemy. Nie, guzik. Tam płyniemy, za tą wysepką, tam, o. Tam. O, tu. Zobaczymy plażę, jak to wygląda. Mamy znak plaża. I idziemy. Trzeba iść tam dookoła. O, tu do góry fajnie, tam mamy jakieś wzgórze. Wchodzimy tam, gdzie ta flaga, co? Grupa, wchodzimy. Sławek ma Adidasy, przygotowany jest, no. Dobra, to idziemy tam, bo trzeba pójść tam. Tam z tyłu trzeba iść. Skuter to już raczej już swoje przepłynął, no. Dawaj, wodujemy go, płyniemy za darmo. Winogrona jeszcze nie dojrzałe, a już kiście ładne są. A to był kiedyś pewnie dobry sprzęt. Z piwkiem, każdy musiał pedałować, żeby móc się napić. A sterująca osoba gdzie była? Pewnie gdzieś z przodu była jedna osoba sterująca, bo tu kierownicy raczej nie widzę nigdzie. Może... Tam w przodzie by było. Nie, chyba tu siedział, nie wiem czy był kierownica. No gdzieś to musiało być sterowanie. Ale... Ale to miało potencjał kiedyś. Jest tutaj wszystko tak jakby w budowie. Tak jakby nie wiem. No, tego, beton! Tego to raczej nie, beton! Tego to nie ruszysz raczej, no. Ale to jest duża betoniara. No daj, dajecie, no. O, opuncja. Tak. Opuncja, no. A te... Kulki na górze. Kaktus opuncja. Te góry, co ma te wszystkie okrągłe, to są owoce. To później robi się czerwone i to się je. Te takie półokrągłe, bo te, co wychodzą dodatkowe od nogi, to są, tutaj tu masz, od nogi, to się rozrasta, a te kulki to są owoce jego. I to się je. To musi być czerwone. Nigdy tego nie jadłem, aczkolwiek napój z kaktusa piłem. Napój kaktusa. No to właśnie, to jest z tego, nie? A to są wszystko rozmaryn czy... A to jest to? Rozmaryn czy tymianek? Nie, rozmaryn. Rozmaryn chyba. No, rozmaryn. Tak. A myżówka, jak ty ją lubisz, nie? Nie wiem, czy to tutaj już, czy nie. Możemy podejść, zobaczyć sobie, co jest. O. Ładny widoczek. O, tu jest ta plaża na dole. O. I tu są klify. No, klify, no. O, Jezu, tu są te pierwsze klify, co widać, nie?
A zobacz, tam to drzewa jest wysunięte. No. I tu ludzie na plaży przyjeżdżają. Podejdź. I na plaży wejście jest o tobie stąd, dalej idziesz jeszcze, nie? Tu jest piasek, nie? Piasek, znaczy, to no, trochę kamienia to też jest, nie? Trzecie piętro jest niskie. O, żeż, kurde, jakie fajne schody są ty. No. No to tu jest jest wyzwanie. Nie dał mi Polaku na Polaku, pomodzie te ponownie. Jena, fajne zejście tu jest. No fajne. Ej, idziecie czy nie idziecie? Idziemy. Piotrek, pomachaj. Jak nad polskim morzem. Typowa plaża piaszczysta, jakby ktoś chciał. Teraz byliśmy na plaży, teraz taką ścieżką idziemy. Też tą plażę, może będzie inna plaża, zobaczymy po drugiej strony. Ale naprawdę tu w cieniu, chociaż fajnie, bo przyjemnie jest, ale widoki są niesamowite. No tutaj zejść raczej byłoby bardzo ciężko. Aczkolwiek na pewno są śmiałkowie, którzy schodzą i na tych skałkach się tam na dole rozkładem rycikami. My idziemy dalej zobaczyć. Także tu są plaże takie, nie jest typowo piaszczyste jak tam gdzie byliśmy. To tu są takie skałki. I tu się ten też na pewno ludzie schodzą. O, tu prosta ścieżka jest do zejścia. I tu ludzie sobie schodzą na bank. No i tu można sobie zejść i tam sobie iść i tu wzdłuż i na skałkę się opalać. O. I tu mam takie dzikie miejsce do opalania na skałach. Pięknie to wygląda. Wejście takie z tej strony, o, takie wejście. Powolutku, powolutku i każdy zejdzie, o. No. I piękny widoczek. To jest to. Idziemy teraz do centrum i do kościoła, czyli do cyrkwi. Tam pójdziemy. Zobaczymy, co tam jest. Dajesz, 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 do przodu. Na zdrowie. O, Aga! Twój przyrząd.
Cement mają, wszystko mają. Ale jak to transportują tutaj to? Ja nie wiem. Wszystkie pojazdy są tego typu. Takie a la tuk-tuki. Czuję się promem. Na prom nie wejdzie cała paleta. Chyba, że jakieś barki też ewentualnie można zamówić. I mamy jakieś kościółek tutaj, jeden. A nie, to cmentarz taki jest pewnie. Ławeczka. Można z tyłu usiąść, począć chwilę. Mam dla was dwie oferty. Albo idziemy w dół i w lewo, mamy 800 metrów, idziemy do zatoczki, albo jedziemy w dół i w prawo, 700 metrów i jest bar. Bar. Po której zatoczki? No tam zatoczka taka jest, taka tam łódki podpływają, no. A jest miejsce? A skąd mówisz, że jest miejsce? Ja tam nie byłem, no. No na wyjście, bo my mamy powrotny, mamy o 18, jest za godzinę. A zdążymy w godzinę tam i tu? Tu jest 10 minut drogi. No to dawaj. Chodź. Idziemy do baru. No to idziemy do baru. Taką ścieżkę znaleźliśmy. Idziemy taką ścieżką. Pierw była droga zwykła, teraz nagle ścieżka. Nie wiem, no gdzieś się chyba dojdzie. No. Ty, a mam pytanie. Jak ta przyczepa tu się dostała? To jest właśnie co? Jak oni tutaj transportują takie rzeczy? Też się, to się zastanawiałem właśnie, no. Nie wiem, jak oni to robią, ale jakoś to robią, no. Może od drugiej strony wyspy jakiś pływa prom większy. Ale tu nie ma drogi, żeby dojechać nawet, no. Myślę, że tam z lądu jakoś jest droga. O, i, o jest jakaś promenada, dobra, w prawo będzie promenada. Tam chyba, to, chyba dobrze idziemy. Już miałem chwilę wątpienia, czy idziemy dobrze, czy źle. I w lewo mamy bar. Ale dojdziemy, zobaczymy. Tam jest kościół, tutaj cmentarz jakiś. A później to koło musimy wrócić, to musimy tu. I za tym cyplem jest nasz dopiero, wiesz, miejsce. To musimy tam obejść wtedy, no. A tu mamy bar, z tej strony jest. Tam, gdzie jest ta flaga.